ponad 200 zawodników ze szkół podstawowych powiatu Nidzickiego, kilka tras dostosowanych do wieku i możliwości biegaczy, a przede wszystkim chęć upamiętnienia wyjątkowego człowieka. W miejscowości Szczepkowo-Skrody odbyła się kolejna edycja biegu imienia profesora Ryszarda Juszkiewicza. W tej miejscowości się urodził i tutaj spędzał dzieciństwo, także upamiętniliśmy profesora tablicą pamiątkową w Janowcu Kościelnym w Parku Pobożańskim. Naszła mi myśl, żeby zrobić coś jeszcze więcej, żeby tą osobę tak, żeby żyła cały czas z nami. No i tak przyszło mi do głowy, że tego biegów przełajowych nie ma w ogóle w naszym powiecie. Profesor Ryszard Juszkiewicz był historykiem, prawnikiem, z zaangażowaniem i pasją badał historię ziemi mławskiej. Bieg ku jego pamięci odbył się po raz drugi. W tamtym roku tak pilotażowo zrobiliśmy to wydarzenie. Okazało się, że jest na to popyt, duże zainteresowanie, większość szkół wzięła udział. No i jak frekwencja była, no to poszliśmy dalej i w tym roku jest jeszcze lepiej. Bieg oficjalnie otworzyła żona profesora Juszkiewicza, pani Ewa Juszkiewicz. Bardzo się cieszę, ogromnie się cieszę. Dużo młodzieży w tym bierze udział. Mam nadzieję, że to będzie trwało, że to się zaczęło tak bardzo pozytywnie i będzie trwało nadal. I jak mówię, ta pamięć będzie trwała też również o moim mężu, który się tu urodził. Najkrótsza trasa liczyła 400 metrów, najdłuższa zaś 1,5 kilometra. Zawodnicy dali z siebie wszystko, większość była zadowolona ze swoich wyników. Dobrze. Tylko trochę ślisko było. No trochę pod górkę, też mokra była trawa. Było to trochę. Piasek. Mi słabo. Cienko. Mi tak git nawet w miarę. Dobrze, pierwsze miejsce. Było tam trochę trudu, bo pierwsza koleżanka wybiegła, ale dogoniłam ją, a potem no prawie się poddałam, ale biegłam. Po zakończeniu biegu uczestnicy i goście mogli skorzystać z poczęstunku. Czekały na nich kiełbaski z grilla oraz słodkie przekąski. Zwycięzcy podczas oficjalnej dekoracji otrzymali statuetki i medale. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv